Cóż to, nietypowo wizytę w pałacu. Zaczynam od krzaków leżących tutaj, całkiem ładnych kafli od pieca kaflowego. O, wprawdzie śladowe ilości, no ale piec był. Piec był, został rozebrany, prawdopodobnie wyniesiony w celu sobie ustawienia, nie wiem, w domu, może w celu sprzedaży, tego nie wiem. Idę jeszcze studnie, też podejdziemy. O. Dziwnie waniaje, jakieś śmieci nawrzucane, co może być innego. Słupki ogrodzeniowe, coś tu było w tym miejscu wytyczone, może była to jakaś, nie wiem, przepompownia. Ewidentnie 15 na 15 metrów coś było ogrodzone siatką, ale mniejsza z tym. Byłem tu ostatnim razem. To też nie było za wesoło. Było gniazdo na kominie. Gniazdo teraz raczej przypomina rozerwany worek ze szmatami. Były zdobienia. Oj, było, było tutaj grubo. To było grubo. Znowu doświetlacza nie wziąłem, chyba będę musiał wrócić, bo widzę sympatycznie wyglądające okienko. Jeśli udałoby mi się przez nie wślizgnąć do środka, to zapewne będę potrzebował światła. Ale tu wydeptane. Co tu tak deptało? Kto to, co to? Kto to, co to tak tu deptał? Nie no, bez światła to nie damy rady. Idę po jakieś światło. No tylko zerknę. Aha. Będzie wesoło. Zanim jeszcze dostaniemy się do środka, moją uwagę przykuła taka oto jakaś budowla. Byłem przekonany, iż jest to jakaś kapliczka może. Może mamy tutaj do czynienia z cmentarzem? Otóż chyba raczej nie. Zwróćcie proszę uwagę na wykończenie. Takim szpicem zakończone narożniki. Z zewnątrz cegła. Znaczy murowana z cegły. A, dosyć spora. Niestety dach już wpadł do środka. No, róg też zaczyna odpadać. Może jeszcze nie odpadnie teraz. No, jest wejście. Jest jakieś pomieszczonko jakieś jest. No. O, cudownie jeszcze. Zbliża się burza. To za doskonały jest. Warunki doskonałe do zwiedzania tego typu obiektów. Załóżmy może hełm. Może nie pomoże, ale za to będzie skutecznie przeszkadzał. No, nie chcę się zapiąć jeszcze, wredny. O, jest hełm. Jest światło. Wejdźmy zobaczyć. Ojojoj, strop już się chyli ku upadłemu. To może pod niego nie będziemy wchodzić, a przejdziemy stroną, której już ten strop spadł. Nie spadł całkiem. Ja no, coś tam spadł. To był na pewno garaż. Tam był po prostu warsztat. Tam był warsztat. O tak. To był warsztat.
Można sobie było coś reperować przy garażu. Bardzo fajna sprawa. Można było parkować pojazd i od razu bawić się w mechanikę. Garaż ten posiadał także coś w rodzaju strychu, poddasza do przechowywania różnych rupieci. Drzwi jak najbardziej jeszcze zaimpregnowane olejem. Strop niestety poległ i dach też poległ. To chyba takie coś, co powinno być pod rynną, gdy pada deszcz, pada sobie na ten kamień i to sobie wypływa, nie robi dziur w ziemi, nie niszczy tego miejsca, w którym wypływa woda, nie wypłukuje, może tak. A taki garażyk z szopką, ale co to, piwnica była nawet, czyżby tam była piwnica, takie małe wejście, czy co to tutaj, co to tutaj, daj kamerę, taki przelot jakiś, może kiedyś to było jako kurnik, to te kurki mogły wychodzić na pole, tak, dziobać. A mniejsza z tym, nie jest to zbyt interesujące dla nas. Lampa od malucha, jak najbardziej. Być może taki tu garażową. Wprost z garażu. Kurczę, no jakiś cmentarz. Normalnie widzę groby. Niemożliwe, że to był cmentarz. No nie mówcie mi, że to był cmentarz. Czy wy to widzicie? Czy to było jakieś miejsce pamięci? Takie spore. 2, 4, 6. 6x6. Wylane, taki gruby beton. W środku nie wiadomo, śmieci. Czy tu był cmentarz i to była kapliczka? No nie mówcie, że to nie wygląda na grób. Coś takiego. Przy samym pałacu cmentarz? No nie wydaje mi się. Co tutaj zaszło? Co tu się wydarzyło, że jest tutaj grób? No i to miejsce takie spore. Tak jakby fundament pod coś. Kończy się on tutaj. Co to tutaj było? Nie wiadomo. Bo ewidentnie to jest kolejny grób. Co tu na Boga się stało? To jest grób? To nie jest grób. To jest akurat też takie koryto jakieś. Wprowadzające wodę lub coś innego. Nawet tamto jak grób, no ludzie. To chyba przypadek, że to się tutaj znalazło. No lub miało po prostu inne tutaj zadanie pełniło. No to też ciekawe, no takie podmurowanie przed garażem. Jak mówię, to nie musiał być garaż. Budowla stara. No nie wiem sam. Dobra, więcej tutaj nie widzę żadnych grobów i pozostałości po nich. Chociaż coś jakby mi tam jeszcze... To już moja wyobraźnia, płata mi figle. Po prostu płata mi figle. Taki mały cmentarzyk.
Ale co by taką wielką kaplicę budowali? Bez sensu. Znaki na drzewie nic nam nie mówią. No, ładny stary odrzew, naprawdę. Spore to wyjście. Jeśli to było wyjście, no to wszystko się obwaliło. Widać kupę gruzu. To, co jest nad tym, też wygląda strasznie. Nie zachęca. To jestem pewien, że to nie zachęca do wchodzenia. Jak wysoko dojdziemy, tego nie wiem. Ale wiem, że nie jestem pierwszy, który tu wchodzi. Czyli durni było jeszcze więcej przede mną. Cóż widzimy? Widzimy pozostałości po dawnych mieszkańcach. Węże od pralki, stare kanapy. Drzwi jeszcze oryginalne, pałacowe. Tu też pierdolnik. A, szafy z epoki. No, lata 80. Pufy, wersalki, biurka, brak stropu. Takie standardy. Tu była kuchnia. Szafka kuchenna. Rura gazowa. Chyba było główne wejście do domu. A jak to wygląda? Nieciekawie. Wisi wszystko na słowie honoru. Kukła. Creepy kukła. Tak, przez to okno patrzyłem. Oho, to już wszystko wylądowało na podłodze. Strop poleciał. Syf straszny został. Tyle tydzień z 2007. No tak. Spróbujmy się dostać gdzieś dalej. Jak to tu wygląda? A, to było przejście. Sprytnie. Przejście obok przejścia. Ojej. Jest grundik. 46 cali. Dużo rzeczy. Dużo rzeczy zostawionych. Mieszkańcy się przenieśli, zostawiając wiele rzeczy. Tu coś widzę czarno. Czy tu był ogień? Sypie się normalnie. Sypie się, słychać, aż się sypie. Nie, piec się rozłupał. Powiem wam, że chodzenie tutaj nie jest mądrą rzeczą. Zważywszy na stan tego obiektu. Dobrze. O, pierdziel. Tylko na górę i wracamy. Nie wiadomo, po czym stąpać. Była toaleta na korytarzu. No, stan obiektu w każdym z jego pomieszczeń jest identyczny. Wszystko leci na dół.
Nie będę się już zagłębiał może w poszczególne pokoje. Tam wiem, że na przykład stropu już nie ma. Jest tylko przykryte linoleum. Wystarczy stąpnąć i jesteś piętro niżej. No a przy mojej wadze to pewnie i w piwnicy od razu. To było gdzieś tak strasznie zarwane, nie wiem w którym to miejscu. Wszystko wisi. Po prostu wisi. Czeka. Wszystko czeka. Co? Jak tam wyższa kondygnacja się ma? Klatka schodowa wygląda na w miarę. Mamy już poddasze. Rzucimy okiem. Jeszcze musisz wytrzymać. Przynajmniej mnie. Skrzypi, ale nie jest źle. No przegniłe wszystko, no nie ma co się tutaj łudzić, że będzie lepiej niż na dole. A, no nie chcę po tym chodzić, wybaczcie, ale no różnie może być. Tam jeszcze zostały jakieś kożuchy suszące się na sznurku. Podłoga jak widać przegnita. Zmurszała, konstrukcja całkowicie drewniana, żadnych podtrzymujących stalowych szyn legarów niestety nie ma. Dobrze, weszliśmy na samą górę, wyżej i tak się nie da, schodzimy na dół. Poręcz. Chyba też w oryginale. Nikt tu raczej nie przeprowadzał remontu poręczy. Poręcze, schody. W niektórych przypadkach podłogi. Także oryginalne. Okna i drzwi zdecydowanie są oryginalne. Naprawdę kusi połazić, no ale to nie ma po co. Nie będę ukrywał, że ten pałac także chciałem już wielokrotnie zobaczyć. Uważam, że mi się udało zobaczyć, co chciałem. No, będzie tak wiało, to zaraz dach poleci na dół. O, jest pilot do tego Grundiga, który tam był. Proszę bardzo, jaki dziwny, prostokątny. Kiedyś to było. Pod tymi szmatami nie widać stanu podłogi. Więc lepiej wracać gdzieś, gdzie widać ewentualną dziurę. Kurde, wszystko tu gdzieś się obsypało, jak byłem ostatnio. Idę, bo się mi na łeb obsypie. A nie za bardzo bym chciał. Wracamy tą samą drogą, którą tutaj weszliśmy. Dużo rzeczy zostało, naprawdę. Mieszkańcy
Chyba za wiele ze sobą to nie zabrali. Pozostaje mi oszczędzić wam widoku mojego wychodzenia stąd. A, w sumie damy radę. Hop. Przejdziemy może jeszcze do przodu. Może uda nam się z frontu uchwycić. Straszne zakrzaczenie to. Strasznie utrudnia. Dwa lata temu tego nie było. Dwa lata temu to jeszcze te krzaki były bardzo niskie. Aż całkowicie fasada jest przysłonięta. O, myślałem, że już drzwi zabrali. Jeszcze jest. Zastawione. Jest ten balkonik, na który osobiście bym nie wchodził. Fajny to, nie? To gotyk. Co to za styl? Nie wiem. No, obraz nędzy, rozpaczy. To skrzydło całkowicie już zawalone. Też był jakiś balkonik taki chyba. Taki a la Wintergarten. W tamtych czasach robiony właśnie tak. No nie będziemy się tam już pchać. Niestety z tego już nic nie będzie. Tym to już się nikt nie zajmie. Czeka na samo zagładę, która już niedługo nastąpi. Nie wiem jak wy, ja jestem zadowolony. Udało mi się tutaj wreszcie wejść. Wcześniej bywały różne problemy z tym, żeby się tu dostać. Dzisiaj wyszło to fajnie. Na koniec jeszcze pokażę. Nawet wspaniale była obrobiona ta kolumna przy bramie wejściowej, czy też wjazdowej. Chyba wejściowej, bo obok jest druga, a między nimi jest jakieś 6 metrów. To raczej była wejściowa. Cóż, budynki gospodarcze, stodoła, owczarnia, kurnik, co tam było? Wszystko co potrzeba było. Droga dojazdowa, kamienna, z takim rynsztokiem obok, żeby sobie woda spływała. Teraz już słabo widoczne jest to, ale dalej jest. Ok. Kończę ten krótki filmik. Dziękuję, że byliście tu ze mną. Jakbyście byli, to nie wchodźcie. Na pewno podczas wiatru nie wchodźcie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam. Cześć.